Następnie, proszę Państwa, przedstawiamy pana Roberta Więckiewicza, panią Anię Drost, którzy są naszymi gośćmi dzisiaj. Bardzo się cieszymy. Państwo zapewne nie wiedzą, ale Państwo otwierają seans gwiazdą. Pan Robert jest tą pierwszą osobą, więc tak jak mamy Borysa Lankosza, który jest ojcem chrzestnym naszego DKF-u Rewers, tak myślę, że pan Robert Więckiewicz zostanie ojcem chrzestnym seansu z gwiazdą. Proszę Państwa, nie przedłużając, rozmowy poprowadzi Piotr Stelmaszczuk, Chełmski Dom Kultury. Oczywiście zapraszamy Państwa do dyskusji. Służymy tutaj mikrofonem. Pani Agnieszka będzie podawać Państwu mikrofon. I mam nadzieję, że będzie to bardzo owocne spotkanie. Dobry wieczór Państwu. Ja przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować, że znaleźliście chwilę, żeby przyjechać do nas. Wiem, że teraz jest gorący okres promocyjny filmu, także tym bardziej duże podziękowania. My dziękujemy za zaproszenie. Muszę wam powiedzieć, że zanim zaczniemy, może mogę coś powiedzieć? Jasne. Bardzo fajne kino. Podoba mi się naprawdę, bardzo fajna sala. Tutaj z tym takim środku, dziwnym takim miejscem. No bo jakoś tam na górę trzeba wejść, nie? Fajne, podoba mi się. Proszę Państwa, ja tak chciałbym uporządkować pewne informacje. Otóż film Ziarno Prawdy, który przed chwilą tylko Państwo widzieliście, ma jak na tą chwilę po tygodniu grania 115 tysięcy widzów, co jak w naszym kraju na serial kryminalny, film kryminalny, to jest bardzo dobry wyrok, tak? Wynik, przepraszam, nie wyrok, tak Ania? Tak. Potwierdzisz? Dobry wieczór. Wcześniej Gazeta Wyborcza zrobiła nam takie podsumowanie, że w ostatnim półroczu pojawiły się 3 kryminały. Był to Jeziorak, który miał 9 tysięcy widzów w pierwszy tydzień. Fotograf 17 tysięcy widzów, a nam się udało zrobić 115 tysięcy widzów, bo oczywiście nikt nie wygra z pingwinami z Madagaskaru. To była tak. 115 widzów, czyli 115 tysięcy widzów, tak? Czyli to jest rewelacyjny wynik. Drobna różnica. Tak, drobna różnica. To jest jak gdyby jedna systematyka. Druga systematyka co do daty, to znaczy wczoraj zostały ogłoszone nominacje do nagród Polskiej Akademii Filmowej, czy jak to tam się nazywa, czyli Orły 2015, i Robert został właśnie nominowany do pierwszoplanowej roli męskiej w filmie Pod Mocnym Aniołem. To tak, taka informacja wstępna. Aniu, powiedz mi taką rzecz, powiedz nam taką rzecz. Otóż jak wyglądała twoja historia poznania się z Borysem? Czy w momencie, kiedy się poznaliście, to projekt Ziarna Prawdy był jakoś usystematyzowany, on już w zasadzie był gotowy, rozpoczęliście pracę nad produkcją tego filmu, czy rozpoczynaliście swoją współpracę, tworząc ten projekt? My poznaliśmy się z Borysem wiele lat wcześniej na jakimś off-plus kamera w Krakowie. Przegadaliśmy całą noc o Jerzym Grotowskim, bo ja wtedy przygotowywałam development tego projektu. I później jakoś tak się zaprzyjaźniliśmy. On później zrobił scenariusz o Grotowskim, ale wyjechał do Stanów i tak dalej, i tak dalej. Więc w międzyczasie był sukces Rewersu, więc cały czas gdzieś tam mieliśmy bliski kontakt. Później jak Borys wrócił ze Stanów i miał już w ręku książkę Miłoszewskiego, wiedział, że chce ją zekranizować, spotkaliśmy się w gronie takich bliskich przyjaciół i dyskutowaliśmy o tym, kto mógłby Borysowi ten film wyprodukować, bo jego dotychczasowy producent Jerzy Kapuściński był już dyrektorem Dwójki, w kadrze był ktoś inny. Borys miał z tym duży problem i wtedy padła taka propozycja, co będzie, to może załóżcie firmę. No i tak wyszło. Tak, jak nie może, no ktoś nam pomóc, zrobimy to sami. Tak, taki polski, to chyba polska tradycja. Fantastycznie, czyli wtedy zrodził się pomysł, powstało studio Rewers. Wtedy pomogliśmy złożyć Borysowi na pakiet. To nie było takie proste, bo w spółkę się zakłada 3 miesiące, a trzeba było przygotować pakiet, więc Borys założył firmę, złożył na pakiet, spółka nam się ukonstytuowała i wtedy zaczęliśmy produkcję jako studio Rewers. I zaczęliście się zastanawiać, jak tego Miłoszewskiego ugryźć. Jak go Borys doskonale wiedział. Już wiedział. Borys doskonale wiedział, jak go ukryć. I nawet powiem szczerze, że w sytuacji, kiedy planowaliśmy obsadę, to też była taka bardzo, bardzo zgrabna historia. Borys czasami, jak ma szalone pomysły, to boi się powiedzieć wprost i robi jakieś takie zakusy. I pamiętam, że o Robercie
powiedział mi Zygmunt Miłoszewski. Spotkaliśmy się w sprawie jakichś papierów i ponieważ wcześniej jakoś Borys, na pakiet złożyliśmy innego aktora do głównej roli i spotykam się z Zygmuntem Miłoszewskim i on mówi do mnie, wiesz co, a co byś powiedziała na to, gdyby Szackiego zagrał Robert Więckiewicz? W pierwszej chwili pomyślałam sobie, taki brzydki? Pomyślałam sobie, kurczę, Robert? Jakoś byłam akurat po obejrzeniu filmu, za który Robert jest nominowany w tej chwili do Orłów. I trochę mi się nie bardzo estetycznie w filmie Pod mocnym aniołem kojarzył z prokuratorem Szackim. I to było takie pierwsze skojarzenie. I Zygmunt mówi, wiesz, ale to by było takie przewrotne, bo to jest fajnie. Bo ja to strasznie lubię w Zygmuncie Miłoszewskim, że on lubi takie kontrowersje, jak na paszportach polityki, jest nonkonformistą. Bardzo lubi iść pod prąd i to jest bardzo fajne, bo wtedy właśnie przychodzą do głowy tak fantastyczne pomysły, jak rola Roberta. I później Borys mówi, wiesz, to ja już się umówiłem z Robertem na kolację. Jak zaczęłam pytać Borysa, prawda, co myśli o obsadzeniu Roberta w tej roli, okazało się, że już się umówili na kolację. A jak to z twojej strony wyglądało? Kiedy tobie z kolei Borys zaproponował tę rolę? Kiedy się poznaliście? Ta kolacja to był w ogóle sam początek jeszcze, wiesz, bo to... ja oczywiście wiedziałem, że Borys przymierza się do ekranizacji Ziarna Prawdy, ale do głowy mi nie przyszło, że... Znaczy traktowałem to jako taką informację, no nie wiem, że dzisiaj w Sejmie będziemy głosować tą ustawę jakąś, prawda, tak? No takie, myślę sobie, o super, bo Lankarz robi następny film, no ciekawe co to będzie, bo nie znałem oczywiście wtedy jeszcze tej książki. Więc w żaden sposób, jakby nawet nie miałem takiego pragnienia w sobie, żeby w ogóle jakby w tym kontekście nie myślałem o tym. Jak byłem na nagraniu takiego programu w TVP Kultura, to podeszła do mnie żona Borysa i mówi, słuchaj, może byś przeczytał taki tekst? Ja mówię, no z przyjemnością. A w ogóle może byśmy się spotkali? No i tak, żeśmy się spotkali. I Borys rzeczywiście, ja byłem przekonany, że to ktoś inny będzie grał. Byłem święcie przekonany, że to jest niemożliwe. No ale jakoś tak się od słowa do słowa i... No to co, przeczytasz? I mówię, no to oczywiście, że przeczytam. No i przeczytałem, spotkaliśmy się już po lekturze scenariusza. Jakieś tam wymieniliśmy uwagi. No ja poprosiłem jakąś taką chwilę, bo też nie wiedział, to jest tak jak ty mówisz, że on chyba przynajmniej wtedy miał problem z takim zwerbalizowaniem propozycji wprost. I tak, no co ty jak myślisz? To powiedzieć? Gdybym mi powiedział, słuchaj, chcę, żebyś to zagrał. No to ja bym wtedy powiedział, no dobra, to poczekaj jeszcze chwilę, ale Borys miał coś takie, to co ty myślisz, a jak byś to widział? Ja mówię, dobra, słuchaj, dobra, za tydzień. No i wtedy zadzwoniłem za tydzień do niego i rozmowa mniej więcej wyglądała tak. Cześć, Robert, mówi. Cześć, Robert, co? Słuchaj, czy ty chcesz, żebym ja to zagrał? No pewnie, że chcę. No co ty, no przecież w ogóle bym ci nie dawał tego scenariusza. Ja mówię, to powiedz mi to. Tak, chcę, żebyś to zagrał. Dobra. No i tak to wyglądało mniej więcej. No więc rzeczywiście jakieś takie, powiedziałbym, dosyć osobliwe zaloty to były, ale skończyły się powodzeniem, jak widać. A powiedz mi po przeczytaniu scenariusza, bo najpierw przeczytałeś scenariusz czy książkę, jaka to była kolejność? Scenariusz. Najpierw scenariusz, okej. Okay. Po przeczytaniu scenariusza, co w takim pierwszym twoim przebłysku po zapoznaniu się z postacią prokuratora Szackiego, co miało, nie wiem, jakąś determinantę tego, że pomyślałeś sobie, tak, będę Teodorem Szackim. To jest kilka elementów. Po pierwsze, od momentu, kiedy zobaczyłem rewers, no to chciałem się spotkać z Borysem Lankoszem, przede wszystkim go poznać i oczywiście pracować z nim.
poznaliśmy się trochę wcześniej, bo jak byliśmy w Los Angeles, to odwiedziliśmy tam ich wtedy, kiedy tam jeszcze byli. I to było bardzo, bardzo, no i to się jakby narażyła taka okazja, żeby razem pracować. Po drugie, ja oczywiście słyszałem o i zdawałem sobie sprawę z powodzenia książek o Oszackim. Nie widziałem Uwikłania, czyli ekranizacji pierwszej części, i nie czytałem Ziarna Prawdy, więc jakbyś byłem taki dziewiczy, jeśli chodzi o temat. Co paradoksalnie moim zdaniem akurat zadziałało na korzyść tutaj. Więc drugim elementem jakby był Zygmunt Miłoszewski i jakby jakość tej propozycji literackiej. No i bohater, który mi się spodobał oczywiście. Bardzo nawet mi się spodobał. Może niekoniecznie jako człowiek do końca, ale jako właśnie postać, znaczy na tyle interesująca, żeby mnie uwiodła. Czyli raczej byś się z nim nie zaprzyjaźnił, ale zagrać jak najbardziej. Nie, zaprzyjaźniłbym się, ja go lubię, mimo że on jest chamem często i no ma dosyć specyficzny, tak nazwijmy to, stosunek do kobiet i do zwierząt. No to jednak ja jestem w stanie go zrozumieć, tego biednego mężczyznę zagubionego niestety w tym współczesnym świecie. Więc tam jest wiele elementów. No, później oczywiście doszło do tego, znaczy ludzie, bo to jest ważne też, z kim się pracuje, tak. No to jakby sam film jest oczywiście ważny, ale ważne jest też, z kim się go robi, ten film. Znaczy, jak mówię o całej stronie produkcyjnej, nie dlatego, że tu Ania siedzi, to nie chodzi o to. I koleżanki, koledzy aktorzy. Miałem poczucie od samego początku, że wszyscy są bardzo, bardzo oddani temu projektowi, maksymalnie zaangażowani i oczywiście zawsze zdarzają się jakieś błędy, pomyłki, jakieś ocknięcia, no to jest naturalne, jest tak zwany czynnik ludzki, nieprzewidywalny, ale istotna jest atmosfera, w jakiej się pracuje i tutaj absolutnie muszę powiedzieć, że było wszystko w porządku, więc jakby te wszystkie elementy, no to już później, ale te wszystkie elementy początkowe pozwalały na podjęcie decyzji. Oczywiście każda decyzja jest obarczona jakimś ryzykiem, bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę, można mieć wszystkie elementy pasujące, nigdy nie wiadomo, co się finalnie wydarzy, prawda? Natomiast ja nigdy nie myślę tak jakoś konkretorsko i nigdy nie myślę o tym, żeby wybierać tylko bezpieczne propozycje, tak? Wręcz przeciwnie, no, że jak jest jakiś element ryzyka, to jest jeszcze bardziej ekscytujące. No tutaj ryzyko było kilka, tak? Po pierwsze nowe studio, po drugie to, że gdyby ty swoim fizis nie bardzo do tego Szackiego pasujesz. Po trzecie... Nie bardzo, tylko w ogóle. No, okej, okay. Kompletnie nie pasujesz. Do książkowego oczywiście, do tego, którego opisał Zbigniew Miłoszewski, to druga rzecz. No i trzecia rzecz, sama tematyka też jest, biorąc pod uwagę taką tematykę, mam na myśli tutaj stosunki polsko-żydowskie, w których ta książka się obraca, tak? Więc tych ryzyk było kilka, zdecydowałeś się. Nie, ja myślę, że to aż tak chyba źle nie wygląda, poza tym oczywiście, że nowe studio. Nie. Mówiąc poważnie, to rzeczywiście ryzyko, myślę, że największe ryzyko wiązało się z obsadzeniem mnie. Naprawdę, mówię teraz poważnie. Dlatego, że ja oczywiście się tego kompletnie nie obawiałem, bo mi to właściwie, mi było to kompletnie obojętne, tak, że jak ci fani zareagują, chociaż nie do końca. Natomiast mogło być na przykład tak, że czytelnicy serii Oszackim, zagorzali fani prozy Miłoszewskiego, odrzucą taką wersję. Z drugiej też strony, w stosunku do pierwszej ekranizacji,
No, w przypadku drugiej mieliśmy jednak gigantyczny postęp. Ja przypomnę, że w pierwszej części ekranizacji rolę Teodora Szackiego zagrała Maja Ostaszewska. Jednak ja jestem troszeczkę bliżej tego książkowego Szackiego niż Majka. Więc już miałem plus. Ale nie, mówiąc poważnie, to przy czym to jest właśnie cały Zygmunt, tak, Miłoszewski, to co powiedziała Ania przed chwilą. Ja żałuję, że to się tak skończyło. To znaczy ja, szczerze mówiąc, liczyłem na jakieś pikiety przed kinami. Zygmunt proponował, żebyśmy, skoro nie ma pikiet, żebyśmy sami je zorganizowali. Projekt z Więckiewiczem, tak? Na przykład tak, Więckiewicz musi odejść na przykład, nie? Coś takiego, że po prostu dość, już nie chcemy już tego brzydala. Albo żeby sprostowanie napisać przed filmem, tak? Tak, także było coś takiego, ale to są w gruncie rzeczy takie smaczki, tak bym powiedział. Moim zdaniem ten film po prostu, biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, które wymieniłem, no niestety był skazany na porażkę. Znaczy, przepraszam, na sukces. Na sukces. A powiedz, jeszcze dalej kontynuując ten wątek twojego wyboru, zdecydowałeś się już, okej. A na ile ta postać była wyraźnie narysowana w scenariuszu przez Zygmunta i Borysa, a na ile ty ją sam z siebie tworzyłeś, kreowałeś? Czy to było tak, nie, Robert, tak nie powiesz? Ty masz powiedzieć tak i tak, jak to na planie. Tak, no dochodzimy do takiej właśnie tego, do istotnej tutaj rzeczy, mianowicie ja nie wiedziałem, nie miałem tej wiedzy wcześniej, książkowej, nie wiedziałem do końca, jak ten Szacki w ogóle wygląda, kim on jest. Scenariusz oczywiście taką wiedzę daje. I tak naprawdę to, co powiedziałem wcześniej, że paradoksalnie wydaje mi się, że to działało na moją korzyść, fakt, że wcześniej nie wiedziałem nic o Szackim, to ja bym to podtrzymał, dlatego że ja w ogóle nie jestem aktorem, który jakoś specjalnie, który przeprowadza jakiś głęboki research, jeśli chodzi o rolę, którą ma zagrać, postać, którą ma zagrać. To nie jest tak, że ja się obkładam książkami, prawda, i nie wiem, chcę wszystko wiedzieć na temat II wojny światowej, prawda. Nie. Raczej interesuje mnie psychologia, motywacje działania tego bohatera, cała reszta to jest jakby inna sprawa. I tutaj też tak było. Bałbym się, że lektura książki, która jest zupełnie czymś innym niż scenariusz jednak, która zawiera cały monolog wewnętrzny bohatera, prawda, którego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób w filmie pokazać. Wszystkie jego rozterki, to co on ma w głowie, to by mnie jakoś zablokowało, paradoksalnie, że miał mniej swobody. Scenariusz, a ten scenariusz był bardzo precyzyjnie napisany, dostarcza mnóstwo informacji na temat bohatera. Pomijam już te białe włosy, tamtą fizyczność jego, jak on wygląda, ale to, co on tam w środku ma. I oczywiście ja też nie chciałem, i dzięki temu, że nie czytałem wcześniej tych książek, nie chciałem odtwarzać tego Szackiego książkowego, tylko chciałem jednak współtworzyć tego Szackiego. Zresztą tworzyć go tak, jak Borys go w tym scenariuszu stworzył, tak? Tak, ale jeszcze musisz dołożyć ten element w postaci mnie. Rozumiem. To znaczy, że to jest tak, że ja nie... Chciałeś być Szackim. Tak, chodzi o to, żeby wymyślić jakiegoś Szackiego, oczywiście na podstawie scenariusza, rozmów z Borysem Lankoszem. Natomiast ja do końca nie wiedziałem, jak myśmy kręcili, czy ta propozycja moja wspólnie z Borysem, czy ona znajdzie akceptację Zygmunta Miłoszewskiego na przykład. Ja nie wiedziałem tego. Ale nie chciałem też być niewolnikiem takiej sytuacji, że będę robił wszystko, żeby się to spodobało Zygmuntowi Miłoszewskiemu. Czyli że będę robił wszystko, żeby być taki jak w książce. Nie. Ponieważ nie wiedziałem, jaki on jest w książce.
I w tym sensie miałem swobodę. I teraz jak czytam gdzieś jakiś wywiad z Zygmuntem Miłoszewskim, to on wyraźnie mówi, że to jest inny Szacki niż ten filmowy. Ale że to jest super Szacki, że ten Szacki mu się podoba. Znaczy, ten filmowy, przepraszam, jest innym Szackim niż ten jego Szacki, o którym on myślał i jak on myślał w trakcie pisania, ale to jest okej. Okay. I to wydaje mi się cenne, bo to powoduje, że przede wszystkim ja też miałem jakąś przyjemność w tym procesie. Oczywiście to może znowu powodować pewną konfuzję wśród czytelników, no ale ja też miałem problem kiedyś, pamiętam, z panem Samochodzikiem, jak zagrał go. Wcześniej czytałem książki, a później zagrał go Mikulski, Stanisław. Ja się załamałem, że Klos gra sam pana Samochodzika i w ogóle wszystko mi się pomieszało. No ale później jednak kupiłem tego pana Samochodzika, jest w punkt, jest teraz z tej perspektywy dzisiejszej. Także no to są takie, w gruncie rzeczy chyba duperele, no. Ale scenariusz nie jest duperelą. Szkoda, że nie ma z nami Borysa. Może ty, Aniu, byś nam troszkę coś podpowiedziała, opowiedziała ze swojej wiedzy i rozmów, zarówno z Zygmuntem, jak i z Borysem. Bo podobno pierwszy scenariusz, jaki Borys napisał sam, miał 300 stron, z którego można było zrobić 5 godzin filmu. Jak oni to zmniejszyli? Bili się mocno? Bo to jest tak, że kiedy mamy książkę i przekładamy ją na scenariusz, to Borys powybierał te wszystkie elementy właśnie bez monologów wewnętrznych, bez tych wszystkich rozterek bohatera, powybierał te momenty, które jego zdaniem były bardzo filmowe. I z tą wersją właśnie 300-stronicową spotkał się z Zygmuntem. Zygmunt był właśnie, znaczy właśnie, miał już doświadczenia z uwikłaniem, więc nie był skory zbytnio do współpracy. Ale jakby bardzo, Borys ma w sobie w ogóle coś takiego, ja uważam. On ma jakiś taki wdzięk i on wszystkich kupuje tym wdziękiem. Ja uważam też, Robert, że ta atmosfera na planie, ponieważ do Borysa dołączył jeszcze Łukasz Bielan, który też ma w sobie taki wdzięk, bo do wszystkich mówił kochanie, kochanie, kochanie. I Borys ma coś takiego, że on kupuje ludzi po prostu w 10 sekund. Jest niezwykle inteligentny, oczytany, bardzo dużo wie o wszystkim i po prostu ludzie go kupują. I Zygmunt go kupił, kupił go tak, że w tej chwili już planują kolejne wspólne projekty, zaprzyjaźnili się. I Borys mi opowiadał, że praca z Zygmuntem polegała na tym, że on bronił przed tym, żeby Zygmunt wszystkiego nie wyrzucał. A Zygmunt z drugiej strony mówił, że on bardzo chciał w filmie poprawić to, co uważał, że w książce mu nie wyszło. I tak na dobrą sprawę, no wydaje mi się, że ta współpraca była naprawdę bardzo przyjacielska i dobrej atmosferze, bo są przyjaciółmi do dziś. Zygmunt też jest zadowolony bardzo z naszego filmu. A wydaje mi się, że tutaj jeszcze wracając na chwilkę do naszego wyboru Roberta, to jest zawsze taki problem, kiedy przekłada się książkę na film. I wydaje mi się, że staraliśmy się bardzo wiernie odtworzyć wszystkie miejsca. Zrobiliśmy zdjęcia w Sandomierzu, zbudowaliśmy lochy, nie omijaliśmy żadnych trudnych przeszkód, łącznie z synagogą, z naprawdę bardzo skomplikowanymi budowami dekoracji. Natomiast wybierając aktorów, pamiętam taki wieczór, siedzieliśmy u Borysa w domu, z Borysa żoną i zastanawialiśmy się, ja powiem, jak to wyglądało. Na jednym tablecie był Robert, a na drugim tablecie dokładaliśmy aktorów, bo już byliśmy zdecydowani, że Robert na pewno tak. I to wyglądało tak. Borys mówi, wiesz co, ale Jerzy Trela, Boże, tak, Leon Wilczur. Byliśmy zgodni, idziemy. Pasują do siebie, pasują, idziemy dalej. I tak na dobrą sprawę wybraliśmy podstawowy zestaw naszych aktorów. Ja zaproponowałam Krzysztofa Pieczyńskiego na Budnika, ponieważ poznałam go kiedyś w Berlinie i wydawał mi się takim szaleńcem prywatnie, że pomyślałam, Jezu, to jest nasz Budnik, on jest tak samo szalony. Andrzeja Zielińskiego też rzuciłam, bo byłam z moim synem na Hamlecie we współczesnym i po prostu jak zobaczyłam później jakby te postaci w naszym filmie, to myślałam sobie, taki dumny, taki po prostu narodowiec, świetny będzie. Borys bardzo chciał Olę Hankało, bardzo chciał Magdę Walach. Ja już teraz wspomniałam, że jestem dumna, bo mamy dwie rude aktorki w filmie. Jest Magda Walach i jest Olena Leonenko, więc chyba pobiliśmy rekord w polskim kinie, trzy rude w jednej produkcji.
I tak na dobrą sprawę z tymi tabletami przez jeden wieczór wybraliśmy podstawowy skład aktorów. Ja jeszcze mówiłam, Boże, Piotr Głowacki, uwielbiam, jest cudownym aktorem, dajmy mu cokolwiek. I tak wrzucaliśmy z Borysem nasze pomysły i tak na dobrą sprawę później jedyne castingi, które zrobiliśmy, to zrobiliśmy castingi dla kobiet, bo nam się podobała i Magda Walach, i Ola Hamkało, ale nie byliśmy, wiadomo, że trzeba sprawdzić, czy między aktorami jest chemia, prawda? No bo to są jednak pary w filmie, więc musi między nimi zaiskrzyć. I na wszelki wypadek zaprosiliśmy różne aktorki na ten casting. Takie, które przychodziły nam do głowy, że mogłyby jakby na równi z naszymi pomysłami zafunkcjonować. No i ja może nie byłam trochę przekonana do Hamkało, bo w pewnym momencie nie był przekonany do Magdy Walach, ale po tych castingach wyszliśmy jednogłośnie. I to też bardzo cenię sobie pracę z Borysem, bo mamy tak podobny gust i muzyczny, i filmowy, i aktorski, że nigdy nie było sytuacji takiej, że Borys wychodzi z jakąś propozycją, a ja mówię, no nie, no człowieku, opanuj się. I jakby z drugiej strony też zawsze jakoś tak dobrze nam się po prostu pracowało. Czyli widzicie Państwo, to jest dosyć proste. Spotkać się musi grupa przyjaciół, tak. Biorą książkę, cyk, cyk, dwa tablety i jest film. Tak. Proszę Państwa, no ja czekam na pytania. Tam telefon jest, mikrofon na sali. I nie jeden telefon też. Nie jeden telefon zapewne też. Dobrze, że cicho. Także proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ale żeby wszyscy usłyszeli. Żeby wszyscy dokładnie usłyszeli, co chcesz powiedzieć. Oczywiście bardzo mi się podobał film, ale pytanie cały czas, które kołatało mi się w głowie przez cały film, dlaczego są domieszanie hełmu? Przepraszam, na myśli podziemia, tak? Tak, dokładnie. Gotowa scenografia i tak dalej. Próbowałam, wysłałam tu scenografkę, która przebiegła przez całe podziemia kredowe, przebiegła w Chełmie, przebiegła wszystkie podziemia kredowe w całej Polsce, no nie kredowe, lesowe, wszystkie inne jakie są. I niestety wszyscy Państwo byliście w naszych chełmskich podziemiach, Robert nie, może jutro to nadrobi. Te korytarze podziemne mają mniej więcej niecały metr szerokości, to jeszcze z takimi zakolami, nazwijmy to. To proszę sobie wyobrazić 100 osób z ekipy, plus sprzęt, plus technika, że staje w takim jednym korytarzu. To jest po prostu fizycznie niemożliwe i z tego powodu postanowiliśmy w hali wybudować 80 metrów korytarzy podziemnych, różnych tam grot i tego wszystkiego, co tam się pojawia. I trwało to 2 miesiące, wybudowanie. Frajda była naprawdę niesamowita. Zbudowaliście to, co tu w Chełmie ludzie budowali lata. No, nam się udało 2 miesiące. Trochę styropianu, trochę dykty i wyszło. Troszkę farbki podmalować. Tak, cement. I mieliśmy fantastyczne podziemia, w których była mrożąca krew w żyłach scena z psem. Robert, opowiedz nam, bardzo się bałeś, to psuła, jaką, tak, nie, tam była jakaś specjalna, jakaś bariera zabezpieczająca, tak jak w Indianie Jones szyba, żeby on cię nie zjadł. Jak to było coś takiego? Nie, no, przyznaję, że to pytanie się często pojawia. Ja mam zawsze dylemat, czy mówić prawdę. Całą prawdę i tylko prawdę. Czy nie mówić prawdy. Więc gdybym miał kłamać, to bym powiedział, że no rzeczywiście to było tak przerażające. Natomiast prawda jest taka, że psy były cudowne i straszne takie pieszczochy. Co prawda olbrzymie oczywiście, no bo po prostu no takie małe cielaczki, powiedziałbym, z wielkimi łbami. Natomiast no one tam jakoś były oczywiście pozabezpieczane, tam oczywiście pouwiązywane na takich długich smyczach. No przecież no wiadomo, że coś może urwać, coś. Nie? No o to chodzi. Był taki moment, ja wcześniej próbowałem się, zresztą treserzy, którzy byli na planie z tymi psami, właściciele tych psów, zalecali mi wcześniej, żebym się jakoś spróbował zaprzyjaźnić z nimi, znaczy bo się pojawić, w ogóle tam gdzieś pogłaskać, porzucać im jakieś tam piłki, żeby one nie były zaskoczone też te psy, żeby się oswoiły trochę. Ale te najtrudniejsze sekwencje jednak wykonywał za mnie kaskadrę, bo to było bardzo niebezpieczne. One były po prostu rozdrażniane, specjalnie szczute, żeby zaatakować już w tym decydującym momencie tę rękę. Ja tylko widziałem, jak ten kaskader wychodził na przerwy po prostu między ujęciami
i widziałem, w jakim on był stanie. No, to jest jak taka siła, niepobywała, taki pies. Taki pies to z 80 kg pewnie. Tak. I on mimo tego, że miał to już zabezpieczone, jakieś tam flanele i tak dalej, miał całą tą rękę prawie poharataną, dlatego że jest siła tego, tych szczęk, jest gigantyczna, to można skruszyć kość. Więc ja bym sobie nie poradził po prostu, to było zbyt niebezpieczne, tym bardziej, że mieliśmy jeszcze... Nikt by tego nie ubezpieczył. Kilkanaście, czy tam, nie wiem, 20, może parę dni zdjęciowych przed sobą, więc jakoś bez ręki szacki, no słabo. Ale tak jak mówię, no to są zawsze takie... To są fajne w gruncie rzeczy momenty, bo wiele rzeczy się też dzieje zupełnie przypadkowo. Znaczy nie da się tego do końca też wszystkiego przewidzieć. I tak było w pewnym momencie, kiedy ja wykonywałem taki ostatnia sekwencja spadania ze schodów, no bo większość tych schodów jednak spada kaskader. Ostatnie tam 1,5 metra, ja już się przewracam. Czary mary. I był taki moment, kiedy ja nie wiedziałem, że on jest tak blisko, ten pies. I nagle jak podniosłem latarkę, to się okazało rzeczywiście, że on jest tutaj. No i wtedy poczułem. Zmarszczyłem, mimo że on po prostu w ogóle nie wiedział, gdzie jest i tak się patrzył, bo z tyłu za mną stała pani tam z jakimś tam batonikiem kolejnym dla niego. I on tak po prostu w ogóle ten batonik go zajmował, ale jednak z takiej odległości, tutaj po prostu to wszystko. To był taki moment, że rzeczywiście poczułem się naprawdę jak Szacki, który zaraz będzie miał odgryzioną głowę. No ale tak jak mówię, no to jest jednak czary mary. No, to są sztuką iluzji. Sekwencje po prostu się nakłada, wielokroć się powtarza, żeby ta scena, która tam kilkadziesiąt sekund trwa, żeby jednak wywoływała właściwą reakcję i miała właściwe napięcie. No właśnie powiedziałaś o tych ilościach powtórzeń. Ania, czy to prawda, że wyście mieli 2000 klapsów? 2500. Matko Święta, przecież to z czego to się bierze? 2500 klapsów, ile dni zdjęciowych? 40? 39. 39, 2 dni zdjęciowych. 2500 klapsów, gdzie generalnie to można zrobić, nie wiem, 700, 800? 1200 się mniej więcej robi w polskim kinie. Tak. Dlaczego byście zrobili dwa razy więcej? To chyba jest pytanie do Łukasza i do Borysa. No, ja spróbuję na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ ja wiem, że to może zabrzmieć troszeczkę beznadziejnie, ale nie, ale to naprawdę było po amerykańsku. W tym sensie, że no, tak się złożyło, że ja w paru filmach w swoim życiu zagrałem. I widziałem różne rzeczy. Grałem też w takich filmach, w których wystarczyło 3 ujęcia i była gotowa scena. Otóż tutaj nie było właściwie takiej sytuacji. Nawet z pozoru wydawałoby się najprostsze sceny dialogowe były fotografowane z tak wielu kątów i z tak wielu ustawień kamery, że w tym sensie mówię, że to była produkcja amerykańska, dlatego że było pełne pokrycie po prostu po to, żeby później jak Borys usiądzie z montażystą przy stole, żeby mieli po prostu setki wariantów. Żeby mieli co? Tak, żeby można było pokazać scenę naprawdę porządnie, a nie na zasadzie no jakiegoś, nie mamy, więc jakiegoś serialiku, gdzie mamy po prostu ogólny plan, zbliżenie, zbliżenie i dziękuję po scenie, prawda? I stąd jakby, oczywiście to jest jakby pierwsza sprawa, czyli jakby filozofia pracy, tak? Więcej materiału, więcej możliwości. Więcej materiału, ale też pewne nieoczywiste kąty i tak dalej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no jednak, to były bardzo trudne zdjęcia. I to był film w sumie oparty na dialogach, prawda? Tak. To były bardzo trudne zdjęcia, dlatego że te podziemia, dużo plenerów w różnych lokalizacjach, sporo przerzutów, również trudne wnętrza, bo taka katedra, ja pamiętam, mieliśmy tam już deadline, tak, już w ostatniej chwili właściwie. Już szła szła tak, bo już ludzie nam szef chodzili po prostu. Więc robiliśmy też dużo dubli. A to z kolei Borys, tak? Dlatego że Borys jest perfekcjonistą.
Jak mu coś tam nie pasowało, jakiś drobiazg, to dotąd robiliśmy, aż to wszystko było zadowalające, że on sobie już ułożył, że aha, w tamtym mam to, w tym mam to. No i stąd się, natomiast mi się taki system pracy bardzo szalenie podoba. Znaczy, nie ma odpuszczania i robimy tak, żeby było dobrze. Nawet kosztem 2000. 2500 klapsów. Ja tylko dodam, że ekipa już pod koniec zdjęć obstawiała, ile będzie dubli w tym ujęciu. Tak, ja też miałem takie właśnie. Podchodziłem do Borysa i do Łukasza Bielana i mówię, no dobra panowie, czyli tutaj mamy jeszcze to, aha, to tutaj zaraz. Ile mam? 3 ustawienia, tak? Czyli 18 dubli, czyli jakieś 1,5 godzinki, okej. Okay. Wszystko już, wszyscy potrafili przeliczać. I to oczywiście takie momenty zabawne na planie, ale no tak powstaje film. Tak jakby, jeśli naprawdę chce się uczciwie pracować, no to jak nie ma innego wyjścia tutaj. Oczywiście byłoby super, gdybyśmy mieli 50 dni zdjęciowych, prawda? Wtedy to by się jakoś rozłożyło jeszcze, no ale to już są zupełnie inne realia, to jest kwestia... No, chyba nie ma takiego producenta, który by powiedział, miałem za dużo dni zdjęciowych. No nie, no ale jasne, że nie, no ale jednak no są szczególnie taki gatunek, jakim jest na przykład ten film kryminalny z elementami takiego thrillera. Jest bardzo precyzyjna ta produkcja musi być, to wszystko musi być wycyzelowane. No to byśmy się nie pogniewali, byśmy mieli z 5 dni więcej, prawda? I to, co Ania powiedziała, te dialogi, tak, one muszą pójść w punkt, w emocje, tak, w chwilę, bo na tych dialogach stoi cały film. Tak, w zasadzie, proszę pamiętać, że w filmie, w tej wersji, którą Państwo oglądacie, niektóre dialogi są przycięte i to dosyć mocno na montażu, bo na przykład scena pierwszego przesłuchania Budnika trwała 10 minut, natomiast scena z Roberta z Zocharem Straussem ponad 10. Fantastyczna scena, notabene. I tak na dobrą sprawę, też tego się baliśmy, Zohar Strauss, jak przyjechał na konferencję prasową na otwarcie zdjęć, nie mówił ani słowa po polsku. I mówił, że siedzi w hotelu i tam coś szeleści w tym telewizorze, w ogóle nie łapie, że to jakiś język jest. I Zohar miał nauczyciela w Tel Awiwie, przyjeżdżał tu na próby, miał nagrania i nauczył się wszystkiego na pamięć. Całą tak, kwestię wyklepał. On po prostu wykonał gigantyczną. Nie wyklepał. W sensie takim, że on wykuł na blachę, tak? Wiedział, co wykonał mówi, gigantyczną pracę. Bo proszę sobie wyobrazić, że teraz, no być może niektórzy z Państwa na przykład mają taką umiejętność i posługują się językiem hebrajskim, ale gdyby teraz ktoś mi powiedział, że mam 6 stron praktycznie monologu, nauczyć się po hebrajsku i to zagrać jeszcze. Za 2 miesiące. Tak, 2 miesiące. No. A on to zrobił. Przyjechał, nie mówił nic po polsku, co więcej, on nie słyszał w ogóle po polsku. Po prostu dla niego to się wszystko zlewało. To było jak taki... On mi nawet to powiedział, że miał cały czas takie poczucie, jakby cały czas słyszał takie pasikoniki, chrząszcze takie. Coś takiego słyszał. A tutaj nie tylko ten tekst wypowiedział, ale też intencje, tam było wszystko, to jest bardzo dobrze zagrana scena, więc naprawdę szapoba tutaj. No, ale to też wymagało, myśmy tę scenę robili właśnie cały dzień, znaczy właściwie całą noc, bo to było w nocy robione jakoś tak. Że... Pojechaliście do Lublina, czy to nie było w Lublinie? Nie, to w Warszawie gdzieś robiliśmy. Kolejna magia filmu. Proszę Państwa, zapraszam śmiało. Jak widzicie Państwo, nasi goście nie gryzą, chętnie udzielą informacji, odpowiedzą na najtrudniejsze nawet pytania. Najtrudniejsze nawet pytania. To może ja zadam najtrudniejsze pytanie. Nowa Ruda to jest miasto u stóp Gursowych, z którego się wywodzisz. Powiedz, na ile to, że pochodzisz z małego miasta na Dolnym Śląsku, na ile to cię zbudowało jako aktora, na ile to wpłynęło na sposób postrzegania twój w dorosłym, w zawodowym życiu, podchodzenia do tego, co widzimy na ekranie. Jak to mentalnie na ciebie wpłynęło? Czy to miało jakieś znaczenie? Czy to w tej chwili ma jakieś znaczenie nie wiem, we wspomnieniach, w relacjach?
Siłą rzeczy tak musi być. No, wiesz, no, po prostu to jest tak, że pewnie nie uciekniemy od... Nawet gdybyśmy strasznie chcieli, to jednak nie da się zupełnie... Znaczy człowiek tak bardzo się nie zmienia, tak bym powiedział. Człowiek gdzieś jakoś, nie wiem, się wygładza może, tak? Ale tak w takiej swojej istocie się tak bardzo się nie zmienia. Oczywiście, że to we mnie bardzo tkwi przez cały czas i jest rzeczą naturalną, że nie wiem, rozwijamy się, spotykamy różnych ludzi na swojej drodze, nie wiem, edukujemy się, prawda, nabieramy doświadczeń i to nas też zmienia. Natomiast, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że ten taki trzon, on jest stały, on jest niezmienny i w tym kontekście tak jest też ze mną, to znaczy, że po prostu ja bardzo dużo czerpię z tego doświadczenia dzieciństwa, młodości i wyrastania w takim środowisku i prawdopodobnie to też się czuję na ekranie w tych rolach. Gdybym ja urodził się w rodzinie arystokratycznej, to prawdopodobnie mógłbym też na przykład zagrać osobę uzależnioną od alkoholu, ale pewnie by to nieco inaczej wyglądało. Co innego byś pił, tak? Na przykład, tak. Także no to jakby trudno. Musiałbym teraz przez chwilę być kimś innym, żeby móc ocenić, jaka jest różnica. A nie jestem przecież, nie mogę być przez chwilę kimś innym, jestem cały czas sobą, więc odpowiadam na to pytanie tak teraz trochę improwizując, bo przecież tego nie mam gdzieś poukładanego, nie myślałem nigdy o tym w takich kategoriach, ale z całą pewnością tak jest, że pewne warunki psychofizyczne predestynują mnie do grania takich ról bardziej niż takich. No, najlepszym dowodem jest, ale z drugiej strony właśnie ten film pokazuje, że no nie zawsze jest tak, że w tym przypadku możemy mówić o tym, że pojęcie przystojny jest pojęciem względnym w przypadku Szackiego. Może zadam pytanie. Proszę pan, czy nasz gość jest nie, przystojny? Nie, jest jakiś plebiscyt. Nie każ ludziom robić Minister takich 2015. rzeczy, bo oni będą w strasznie niekomfortowej sytuacji. Nie będą chcieli, jako fantastyczni gospodarze, nie będą chcieli zrobić przykrości gościowi i będą mówić nieprawdę, więc po prostu nie każ im tego robić. Nie, żartuję. Natomiast na pewno jest coś takiego, że ja się wychowałem jednak w środowisku robotniczym, górniczym, ludzi, którzy bardzo ciężko pracowali przez całe swoje życie. Wszystko wskazywało na to, że ja też będę górnikiem, ale nie chciałem. Więc ten taki etos pracy i szacunek dla ludzi pracy we mnie pozostał przez cały czas. Pamiętam sytuację, że było ciężko wielokrotnie w domu, więc ja tych ludzi doskonale rozumiem. I gdzieś to pewnie tam gdzieś w środku jest. No. Mówisz, że zagrałeś wiele postaci, to prawda, bo grałeś tak pijaka, grałeś polityka, grałeś wampira, grałeś Hitlera. A może takie pytanie, jaką rolę z filmów, które ty widziałeś, niekoniecznie polskich, jaką ty byś chciał zagrać? Ty jako Robert Więckiewicz, wiedząc co już zrobiłeś, co potrafisz? No żadne z tych, które widziałem, bo one już są zagrane, więc nie ma sensu. Gdybyś tam, powiedzmy, mógł się postawić, nie wiem, w jakimś tam, nawet trudno mi podać przykład, tak? Nie wiem, ja tak nie umiem myśleć. To w ogóle nigdy w ten sposób nie myślałem. Ja wiem, że szczególnie młodzi aktorzy mają coś takiego, że marzą o tym, na przykład, żeby zagrać w teatrze, powiedzmy, na przykład Hamleta. Tak, jest coś takiego, że to jest taki szczyt właściwie, nie? A starsi aktorzy, na przykład, że Król Lir, to są takie, ale to w teatrze. W filmie jakoś nie spotkałem się z takimi myślami. Ja też właściwie nie umiem w ten sposób myśleć. Ale masz zapewne jakichś swoich ulubionych, nie wiem, ulubione sceny, tak? Z filmu, ulubione filmy, które podchodzą ci w sensie i gatunku, i formy, i aktorstwa, tak? W tych filmach grają aktorzy. I nie wiem, może tak nie jest, ale być może gdzieś tam z tyłu głowy, a fajnie by było, jak powiedzmy w tej scenie mógłbym kiedyś tam znaleźć. Nie ma czego takiego. Znaczy,
jeśli dobrze rozumiem to, co mówisz, to jednak jak oglądam film, to raczej staram się oglądać ten film jako widz. Robię wszystko, żeby oglądać ten film jako widz, co nie zawsze się udaje. Bo czasami jest tak, że widzę po prostu, no, że widzę to wszystko, co jest za kamerą, no, niestety, czasami. Szczególnie w złych filmach. W tych dobrych udaje mi się o tym zapomnieć często. Ale mimo wszystko staram się zobaczyć ten film, oglądać film jako widz. I bardzo rzadko, nie wiem, zapamiętuję jakiś fragment, czy też jakiś patent, żeby go gdzieś tam użyć, czy powtórzyć. Być może to się dzieje, ale to jest na pewno nieuświadomione, to nie jest specjalnie, to nie jest tak. Moje inspiracje i jakby sposób pracy zupełnie inaczej wygląda. To nie jest tak, że coś tam podpatruję. Więc nie, to moim pragnieniem jest raczej, jakby to powiedzieć, tak, żeby to tak górnolotnie nie zabrzmiało. Mierzyć się z ciekawymi bohaterami. Z takimi bohaterami, którzy... To jest najważniejsze właściwie słowo, którego ja używam przy takich odpowiedziach. Bohaterami, którzy nie są jednoznaczni. Najbardziej nie lubię i nie zagrałbym bohatera, który jest płaski, który jest jednowymiarowy. Dlaczego? Dlatego, że nie ma ludzi jednowymiarowych, płaskich takich, którzy po prostu... Każdy z nas jest gdzieś rozpięty między biegunami, prawda? Skrajnymi biegunami. Ta odległość może być mniejsza bądź większa, ale jednak jesteśmy i tacy, i tacy. I to jest interesujące w ludziach. Nie ma ludzi tylko dobrych bądź tylko złych. Więc to, co jest dla mnie najistotniejsze i najbardziej interesujące, to mierzyć się z takimi postaciami, z takimi bohaterami, którzy mają ten stopień skomplikowania jak największy, bo wtedy są bardziej ludzcy po prostu. I jeśli marzę o czymś, nie marzę, ale jeśli bym miał marzyć, to o tym, żebym dostało takich bohaterów do grania właśnie. Myślę, że Szacki też jest takim bohaterem, też jest takim człowiekiem, który gdyby tam pogrzebać, to można by było sporo znaleźć. No. Dlaczego on taki jest, dlaczego się tak zachowuje. Ale to są jakby takie elementy, które i pytania, które ja sobie zadaję, przystępując do pracy nad bohaterem. Czy na sali pojawiły się myśli o pytaniach? To Ania musi odpowiedzieć na to, ja nie wiem. Rozmawialiśmy już o tym z Zygmuntem. Okazało się, że nie byliśmy pierwsi, którzy wpadli na ten fantastyczny pomysł, żeby zekranizować Gniew. Ale Zygmunt okazał się na tyle fajnym kumplem, że nikomu tego nie sprzedał, czeka aż my to kupimy. Więc w tej chwili Borys siada do pisania scenariusza Gniewu. Robert już dostał taką propozycję, ale jeszcze nie odpowiedział. Dostał już tym razem propozycję wprost. I to przez ciebie złożono. No może Borys nie miałby odwagi. Więc przygotowujemy się powoli do Gniewu. Ja myślę, że byłaby w tym jakaś logika. No, chyba, że... Chyba, że tak. Maja części... zagrała w pierwszej części. Pierwsza była kobieta. W drugiej ty, a w trzeciej na przykład weźmiemy czarnoskórego. Nie, wiesz co, ja myślałem, że trzeba by rozbić Szackiego na dwie osoby, wiesz, mężczyznę i kobietę. I wtedy... Ale nie tak, żeby oni cały czas byli jako para, tylko raz by się pojawiała... A za chwilę w następnej scenie? Czyli takie alter ego. I nagle... To jest fajna rola, Robert, zaraz. Bardzo skomplikowana. No mężczyzna właśnie. W kobiecym alter ego. No ale o to właśnie o tym mówię. I teraz tak, czy to jest... Kobiecość w mężczyźnie, czy to jest męskość w kobiecie. Taka lekkość w swojej ciężkości. To by dopiero czytelnicy zwariowali. Taki eksperyment, żeby zrobić, no. Który nie ma. To Borys napisze nowy scenariusz. Myślę, że Zygmunt jest na tyle szalony, że mógłby coś takiego stworzyć. Byłoby chyba fajnie, no, spędzić parę tygodni w Olsztynie. Kolejnym pięknym. 2500 klapsów następnych, tak? No teraz to już chyba ta sama ekipa, bo to już jest, inaczej bym sobie nie wyobrażał. Czy tam jeszcze państwo? Proszę bardzo. Widzę podniesioną dłoń. Tak.
Nie widzę? Nie widzę? Chciałem wywołać, tak. Wywołuję cię. Ktoś się rozmyślił. Wobec tego ja mam pytanie, które... Proszę bardzo, tutaj pan w pierwszym rzędzie. Pytanie jest o... Wie pan, jedno z najtrudniejszych pytań, jakie w ogóle można zadać. Pytanie brzmiało, jaki na co dzień jest Robert Węckiewicz? O. Wie pan, latem jestem trochę inny, a zimą też jestem trochę inny. Nie wiem, wydaje mi się, że w miarę nie odbiegam od normy. Matura zaliczona, więc jakieś tam studia, co prawda zawodowe studia, nie uniwersyteckie, tylko... Ale tytuł jest. Zawodowe, tak. Wie pan, trudno jest tak mówić o sobie jeszcze na takim forum. Być może tak powiem, jakby się obejrzało te filmy wszystkie, które gdzieś tam udało mi się zrobić, zagrać w nich, to tam to cząstka odpowiedzi na to pytanie jest zawarta. Dlatego, że jak od przynajmniej od jakiegoś czasu, od, nie wiem, 10 lat czy 8 lat, gram w takich filmach, w których sam chcę zagrać. Nie muszę nie grać po prostu. Nikt mnie siłą nie ciągnie na plan. W związku z tym wybór takiego, a nie innego scenariusza, to też coś mówi o mnie. A zapewniam państwu, że o wiele więcej propozycji odrzuciłem, niż zagrałem. Więc tutaj ta lista odrzuconych scenariuszy byłaby po prostu trzy razy dłuższa. Przeliczyłem, że od 2004 roku, czyli od projektu Vinci, od filmu Vinci, uczestniczyłeś w 34 produkcjach. Nie, to jest niemożliwe. W tym wliczam seriale, w tym wliczam... Nie, to jest jakieś nieprawda. To jest w ogóle niemożliwe. 10 lat, 34 projekty. Nie, to jest jakieś przekłamanie. To fizycznie się nie... Musiałeś chyba zebrać, wiesz, wszystkie dokupy te... Etiudy. Ale to się tam, to są drobiazgi. Mówię o poważnych rzeczach. Ja myślę, że Piotrek się nie myli. Ale w nawiązaniu do tego, co powiedzieliście obaj, i pan, i Piotrek, to chciałbym zapytać, którą właśnie z tych ról... No to znowu, ja wiem, już co będzie. Nie umiem tak też powiedzieć, bo to jest tak, że... Bo żona mi tutaj podpowiada, że chyba Maryczka zleje. Nie, no ale jeśli to jest tak, jakby się miało, nie wiem, 7 dzieci, to, a które kocha pan najbardziej? Rysia czy Krzysia? No to jak to odpowiedzieć na takie pytanie? To są rzeczy, które... wiecie państwo, jeśli się coś naprawdę traktuje poważnie i wkłada się w to energię, nie wiem, serce i kawałek życia, albo właściwie całe życie, no bo to jakby to u mnie, ja nie chodzę do pracy. Ja jestem pracą po prostu, to jest tak, że to jest ta różnica, no, że to nie jest tak, że moja praca nie jest na zewnątrz, ja jestem jakby narzędziem po prostu w swojej pracy, więc tego się też nie da oddzielić tak naprawdę. W związku z tym, jeśli to jest kawał mojego życia, właściwie całe moje życie, no to trudno, żebym tego nie traktował poważnie. W związku z tym, jak się traktuje poważnie, no to każdy z tych projektów jakby jest istotny, tak? Być może każdy z jakiegoś innego powodu, ale każdy wiąże się z jakimiś przeżywanymi momentami istotnymi. Każdy z tych projektów wiąże się z ludźmi, z relacjami z tymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Więc nie chciałbym wyróżniać. Oczywiście mogę mówić o postaciach, że niektóre są mi bliższe, niektóre... Na przykład mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że
taką postacią, dla której nie znalazłem usprawiedliwienia, był prokurator z Domu Złego. Rozmawiałem z nim wielokrotnie i stwierdziłem, że nie ma szans, żebym się z nim dogadał, z tym prokuratorem z Domu Złego. Ale to nie znaczy, że on jest jakoś nieważny, że on jest... Także tutaj nie jestem w stanie w ten sposób rozumować. One wszystkie mi bardzo dużo dały i one wszystkie gdzieś są ważne po prostu na różnych etapach. Piotrze, i mamy pytania. Bardzo się cieszę. Super. Przepraszam, chciałam troszeczkę z innej beczki. Czy w życiu codziennym, tak jak na filmie, papieros jest nieodzownym atrybutem pana? A pani pali? Tak. Pali pani? Tak. Jakie? Klubowe. Jakie pani pali? Cieniutkie. Ale mentolowe czy normalne? Mentolowe. A, super. No ja nie palę. 2 miesiące już nie palę. Nie ma co być prawo. No. Paliłem i fajnie, naprawdę super było. Powiem pani, że ja uwielbiam po prostu palić papierosy. To jest tak fantastyczna, to jest genialny moment, kiedy właśnie... to tutaj wszystko tak się tak tutaj pojawia. Ale w momencie, kiedy przestałem palić, stwierdziłem, że to jest kompletnie, totalnie bez sensu. Że to jest jakaś totalna głupota. Ale nadal uwielbiam palić, mimo że nie palę. Myślę, że ten etap już mam za sobą. Ja bym chciała zapytać, czy jest coś takiego dla pana jak proces wychodzenia z roli? Bo jednak, tak jak mówi pan, te role są bardzo skomplikowane, to są takie osobowości niezwykle złożone. Jak wygląda takie życie po filmie? Czy są różne jakieś takie, nie wiem, cechy bohatera, czy one zostają, znaczy przed chwilą powiedziałam, że one zostają jednak, ale jak to wygląda, jak się wraca do takiej rzeczywistości, to mnie interesuje. Wie pani, to jest tak jak z wakacjami. Wyjeżdża się na wakacje po to, żeby przez jakiś czas nieco inaczej funkcjonować, prawda? W innym rytmie, w innym miejscu, w innych okolicznościach. Podobnie jest z graniem w filmie. Ten moment zdjęć, te kilka miesięcy, łącznie z, powiedzmy, z przygotowaniem i z tym okresem zdjęciowym, to jest właściwie taki rodzaj życia w zawieszeniu pewnym. To jakby to nie jest normalny, taki normalny czas. Praca na planie zdjęciowym trwa 12 bądź więcej godzin. Rano się wychodzi, wieczorem się wraca. Film wyjazdowy to jest jakiś hotel, film na miejscu to jest dom. Pracujemy 6 dni w tygodniu. Tak, ale czy o różnych porach, to może być noc, to może być... W związku z tym to jest taki moment zawieszenia, jakby ktoś inny wtedy się wytwarza. W związku z tym, jak się kończy ten moment, kończą się zdjęcia, to trzeba po prostu wrócić do siebie. Ja to tak nazywam ten proces, wracanie do Roberta. Tak? Bo przecież ja nie biegam po jakichś podziemiach, lochach i tam nie strzelam do psów. Ludzie, no. Naprawdę nie strzelam do psów. Nie wydzieram się zbyt często na kobiety. Tak często jak Szacki robi i tak dalej, więc to jakby to jest sztuczna sytuacja w gruncie rzeczy, ale paradoksalnie ona wcale nie jest taka sztuczna, bo ona musi być bardzo prawdziwa, bo gdyby ona nie była prawdziwa i ja bym jej nie przeżył naprawdę, to pewnie byście to zauważyli, że jest jakiś fałsz, jakaś nieprawda. Więc to jest jakieś oderwanie, tworzy się taki drugi jakby obieg alternatywny. No i teraz
mnie wystarcza w gruncie rzeczy właśnie powrót do takiego normalnego funkcjonowania, czyli wstaję rano, idę po bułki. Żyję po prostu normalnie, tak? Normalnie żyję. Tak jak każdy z nas, tyle tylko, że nie idę do pracy, bo właśnie już na chwilę zakręciłem kranik z pracą. Ale oczywiście ten bohater tam gdzieś jest. Ale nie biegam po ulicy, tak jak powiedziałem, z pistoletem, no. Także to jest, znaczy to jest, wie pani, to dosyć trudno jest jakby to... Na pewno nie muszę wyjechać do spa. Na pewno nie muszę wyjechać... Psychologów jakiś nie wymagasz? Nie, kozetka w ogóle, to nie w ogóle nie. Na pewno, no, czasami rzeczywiście jest coś takiego, że po filmie bardzo często zaczynam być chory. Dlatego, że ten okres tych kilku tygodni zdjęć to jest taka adrenalina i taki rygor, że człowiek po prostu jakby w ogóle nie czuje dolegliwości żadnych. Wytwarza się jakiś rodzaj właśnie takiego podwójnego obiegu. Nie czuje bólu. Dopiero jak zaczyna ta adrenalina schodzić po jakimś czasie, po zdjęciach, to nagle się okazuje, że aha, bo wtedy ja się tam przewracałem, że zaczynają wychodzić takie drobiazgi, człowiek po prostu na przykład zaczyna być zwyczajnie chory, organizm przestaje produkować te przeciwciała. Ale to się rzadko w gruncie rzeczy zdarza. Tak miałem po w ciemności, to wtedy mnie tam rozłożyło bardzo mocno, ale to tam były ekstremalne warunki. Po w ciemności nie brałeś udziału przez prawie rok w żadnym projekcie. No nie, no tam były 3 filmy tego roku i dlatego postanowiłem przez rok sobie dać spokój. Ale tak jak powiadam, wie pani, po prostu jakby robię wszystkie te rzeczy, które robię, nie wiem, jadę do Chełma, spotkać się z ludźmi, biorę jakąś książkę, no, oddycham, leżę albo nic nie robię. Także to jest tak, to nie są spektakularne, przynajmniej w moim przypadku, to nie są jakieś spektakularne rzeczy, że ja muszę teraz pozbyć się tego bohatera. Nie, no, on po prostu sam sobie odchodzi. Dziękuję. Dobry wieczór. Ania, przede wszystkim od ciebie zacznę. Gratuluję z świetnie wykonanej pracy. Fantastyczny film. Panie Albercie, do pana też będę miał pytanie, ale za moment. Powiedział pan w pewnym momencie, że może to głupio zabrzmi, ale ten film w wielu warstwach jest amerykański. Ja uważam, że to dobrze, że tak to zabrzmiało, bo rzeczywiście podoba mi się pierwszy raz od dawna, że ten film pomyślany jest od początku do końca w taki sposób, jak powinien być, że tutaj każdy element sztuki filmowej jest ważny. Od samego pomysłu scenariusza, poprzez dobór aktorów, o których mówiła Ania, fantastyczną muzykę, o którą za chwilę finalnie będę chciał zapytać, aż po taki produkt końcowy, czyli samą promocję. Ten film też był promowany troszeczkę inaczej niż dotychczasowe produkcje filmowe. Mi się to bardzo podoba, to, że on taki w podejściu do widza jest bardzo amerykański. Chciałem zapytać Ania ciebie o Abla Korzeniowskiego właśnie, czyli o rolę muzyki bardzo istotną w tym filmie. Jak się udało tego jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej namówić do współpracy? To oczywiście zasługa Borysa, chociaż jak na początku spotykaliśmy się i zastanawialiśmy się, jak powinna wyglądać muzyka do filmu, to oczywiście Trent Reznor, myśleliśmy o zespole Swans, żeby zakupić od nich jakieś gotowe utwory. W pewnym momencie pojawiła się idea takiej szwedzkiej kapeli awangardowej The Knife, ale niestety okazało się, że oni są w trasie, nie będą mieli czasu, no a jednak skomponowanie muzyki do filmu wymaga trochę czasu, przede wszystkim ten film obejrzeć kilka razy. I Borys od początku tak przybąkiwał, wiesz, ale Abel mówił, że jakby coś, to on ten. Natomiast my mieliśmy jakby chcieliśmy odejść od takiego myślenia, że musi to napisać kompozytor od początku do końca. I jakby cały klimat wydawał nam się, że do kryminału, jakieś tam smyczki, no bo tak nam się Abel kojarzył, no, przynajmniej mnie. Do tej pory jego muzyka filmowa taka bardzo słowiańska, to smyczki, orkiestra. I nie, ja nie słyszałam w tym filmie orkiestra, to już było żadnych skrzypiec. I dzięki temu, że jakby z Borysem oboje jesteśmy po szkołach muzycznych, więc rozmowy o muzyce to nie są głuchego ze ślepym. Więc tak na dobrą sprawę bardzo długo szukaliśmy. Szukaliśmy tego czegoś,
co nam zabrzmi w filmie. Już nawet z jednym kompozytorem byliśmy prawie że posłowie, bo jakby wszystkie zespoły okazywało się, że no, ktoś jest w trasie, za późno trochę robiliśmy ten film, naprawdę w ciągu jednego roku zrobiliśmy film, to jest zabójcze tempo i tak na dobrą sprawę to było naprawdę bardzo trudny proces dochodzenia do Abla. To jest tak, jak się robi film, to mnie to trochę zaskoczyło, bo tak jak tam hasło poszło w miasto, że Borys kręci ziarno prawdy, to ja byłam zaskoczona, że na przykład zgłaszają się do nas aktorzy, nie tam jacyś do drugoplanowych ról, ale ci aktorzy, no na przykład Robert się nie zgłosił niestety, może jakby się zgłosił, to by wprost dostał propozycję od Borysa, ale zgłaszali się do nas aktorzy pierwszoplanowi, wysyłali, agentki wysyłały maile, urwały się telefony, wszyscy chcieli dostać scenariusz. I to było dla mnie takie zadziwiające. Jeden znany aktor powiedział, że jeżeli damy mu tą rolę, to on zagra za darmo. Co dla mnie jako producenta było nawet kuszące. Żartował. I ja mam takie wrażenie, że po prostu jeżeli jest dobry projekt, to jest tak, że jakby ludzie czują, że coś w tym jest fajnego i nam nie odmawiają. Żaden z aktorów, który dostał od nas propozycję, nie odmówił nam wzięcia udziału w tym filmie. I Borys powiedział, że słuchaj, no wiesz, Abel mówi, że jak obejrzy film i mu się spodoba, to nam tą muzykę napisze. Ale mówiliśmy się, że skrzypiec nie będzie. To oczywiście było kuszące, żeby ktoś taki jak Abel Korzeniowski nam napisał tą muzykę. I pamiętam, że gadaliśmy z Borysem, mówię, wiesz, może jakiś klarnet, fagot, błagam, tylko nie skrzypce i nie żydowskie motywy, bo to nam się zrobi taki film trochę nie o tym, o czym chcemy zrobić. I Abel powiedział, że zawsze marzył o tym, żeby jakby pokazać światu, że potrafi coś innego niż te słowiańskie motywy i bardzo chciał spróbować, jeżeli mu się film spodoba, to akurat był wtedy między filmami, miał jakąś małą lukę, przeprowadzkę, dlatego nie brał żadnych zleceń. Jak zobaczył film Borysa, powiedział, stary, ja ci napiszę muzykę, nie ma problemu. No i po prostu, jak przychodziły pierwsze prewki od Abla, tylko Borys dzwonił, Anka, słyszałaś? Jezu, tak, słyszę. To było naprawdę niesamowite. Abel uważam, że zrobił kawał naprawdę bardzo dobrej roboty. Zgadzam się, dziękuję. Żeby nie było tak, że tylko ja przy mikrofonie, do tego krótkie jeszcze pytanie do pana Roberta, właściwie stwierdzenie, do którego może, mam nadzieję, się ustosunkuję, bo ja też jako ktoś, kto czytał książkę, wszystkie trzy książki Miłoszewskiego, byłem ciekawy pana wejścia i interpretacji, jeśli chodzi o główną postać Teodora Szackiego. Powiem szczerze, że traktuję książkę i film jako trochę byty autonomiczne i dostrzegam zarówno książkę, jak i film troszkę w dwóch płaszczyznach. Mi się pana Szacki podoba, panie Więckiewicz, dał pan czadu, powiem szczerze, chociaż osobiście bardzo serdecznie, bo już kończę. Chciałbym podziękować za rolę w filmie Wszystko będzie dobrze. Tyle ode mnie. Dzięki. Czy jeszcze jakieś pytania? Jezu, już jest późno, Agnieszka. Ja mam jeszcze jedno pytanie, takie do państwa, żebyście może zdradzili tajemnicę, kto wymyślił tą scenę. Bo przecież ona jest tak banalna, ale idealnie w tym momencie mówi w zasadzie wszystko o Teodorze Szackim. No ja wymyśliłem, po prostu to jest tak, że dobra, szybko będę mówił, kończymy już. Dlatego ja mam taki sposób pracy, że zanadto się nie przygotowuję do kolejnego dnia. To znaczy oczywiście wiem, co będzie, tak? Wiem, co będę robił, więc... Natomiast chodzi o to, żeby sobie zostawić przestrzeń, żeby zostawić takie... Możliwość pewnej improwizacji, świeżości. To jest jakby część w ogóle takiej większej filozofii. No, czy aktorstwo jest odtwarzanie, czy to jest jednak kreacja jakaś. Ja jestem za tym drugim raczej. Ale żeby sobie to umożliwić, nie można wymyślić sobie na początku całej postaci, całego przebiegu i to tylko odtwarzać.
Ja tak nie chciał, po prostu by mi to nie sprawiało satysfakcji. Więc takich sekwencji, takich drobiazgów nie da się wcześniej przewidzieć tak naprawdę. One się zdarzają w tym momencie po prostu. To jest szereg różnych elementów. Jesteśmy w tym miejscu, w którym już jesteśmy. To jest to biurko, to jest to krzesło, to jest ta dziewczyna. To jest ten temat w tej chwili. Tak. I nagle przychodzi do głowy coś takiego, co jest kompletnie debilne, ale co w moim pojęciu charakteryzuje stosunek Szackiego do niej. To jest jakiś rodzaj prowokacji, prawda? Albo nawet lekceważenia. Albo wręcz przeciwnie, albo jest jakiś rodzaj zasłony takiej, że Szacki się na przykład jej boi, bo moim zdaniem, jeśli wziąć te dwie kobiety, które tam są obok niego, czyli młoda i starsza, to ta młoda jakby specjalnie mu nie zagraża, bo młoda jest takim breloczkiem, prawda? A ta starsza ewentualnie mu grozi. I tam jest taka sekwencja, jak Państwo pamiętacie, że tam w nocy, jak oni siedzą obok siebie, że to tam się jakieś takie wytwarza pewne napięcie i on sobie zdaje sprawę, że to jest kobieta, która była no, dla niego niebezpieczna po prostu. Że to mógłby się nawet zaangażować, tak? W związku z tym tam sobie pozwala na taki rodzaj... asekuracji takiej pewnej. Może jest tak, a może jest tak, jak przed chwilą powiedziałem, że to jest po prostu, że to jest seksista totalny, po prostu prowokator, cham, burak i tak dalej. No. Więc można i tak, i tak. No więc ja w ogóle w każdej z ról staram się umieścić, to nie jest oczywiście agenda, to nie jest tak, że to jest zawsze zaplanowane, ale staram się zrobić coś głupiego. Dlatego, że uważam, że to jest bardzo ludzkie właśnie. Że irracjonalne, głupie zachowania w różnych momentach ujawniają jakąś prawdę o nas. Że wtedy przestajemy się na chwilę kontrolować. Wychodzimy z roli, którą sobie sami narzucamy wobec świata zewnętrznego. Robimy coś kompletnie idiotycznego. I nie wiadomo oczywiście, jak to będzie komentowane, jak to będzie... Ale to pokazuje jakąś prawdę o nas. I tutaj mi się wydało akurat to, że to jest po prostu na tyle kretyńskie, że to spokojnie to można zrobić. No tak też myślałem, bo w książce tej sceny nie ma. Nie posądzałbym Borysa o wymyślenie takiej sceny, więc... Nie, no ja zrobiłem coś takiego na jednym z dubli i tak... A co to było? Borys tak mówi? Znaczy nie, że to było tego... Co ty zrobiłeś? Bo też Magda miała coś takiego, to tak patrzyła na mnie i tak... Nie wiedziała w ogóle, co się dzieje. I powiedziałem, no dobra. Coś takiego mi przyszło do głowy i pokazałem. Bo było na Magdę jakby, na Magdę był ten. I ja zrobiłem to jak nie było na mnie kamera, tylko na nią. I ona tak zrobiła coś takiego. A co ty tam zrobiłeś? No i pokazałem to. Ale zrobiliśmy oczywiście też inną wersję, taką bez tego. No ale okazało się, że weszła ta wersja. I tam oczywiście tam parę osób tam już ciosały kołki na głowie za tę scenę, no ale... Już bez przesady, to też jest drobiazg, ale ja go będę bronił, bo akurat to jest po prostu... Fajny cytat. Kompletnie, a jednocześnie tak. Pomyślałem sobie, to jest tak kompletnie debilne, że mi się spodobało. Fajnie. Proszę Państwa, zatem ostatnia seria pytań, bo tak jak widzimy czas... Seria? Seria. Ostatnie 30 pytań, proszę. Teraz pracuję nad tym, żeby jakoś sobie poradzić z brakiem zimy w zimie. Ponieważ działa to na mnie potwornie źle, to, że w zimie nie ma zimy. I się czuję fatalnie po prostu. W związku z tym do 15 marca w ogóle sobie nastawiłem budzik. Miał dopiero mnie obudzić 15 marca, bo ja jestem takim, lubię być takim, to trochę dla Pana jest odpowiedź. Lubię być normalnie niedźwiedziem, takim miśkiem, takim, co sobie zasypia na całą zimę i się budzi gdzieś tam wiosną. Ale teraz jestem obudzony i jestem rozdrażniony, kurczę, bo jak się niedźwiedź nie wyśpi, no to jest zły. Natomiast nie, na razie
tak jak mówię, zima mija, chyba że coś ekstatycznego się, jakaś propozycja pojawi. Na razie nie widzę na horyzoncie czegoś takiego. Są jakieś tam dwa scenariusze, ale szału nie ma. Zobaczymy. Zrobiłem po Ziarnie Prawdy jeszcze jeden film. Premiera będzie we wrześniu prawdopodobnie, gdzie zupełnie jest inna rola. Po raz pierwszy w swojej zawodowej karierze gram faceta, który się uśmiecha, który jest pozytywny. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Więc na razie mam przerwę, taką solidną przerwę od października. Po prostu leniuchuję. Dzięki temu mogę przyjechać do Chełma. Bardzo fajnie. To skoro już wiemy, co ty robisz, to co Studio Rewers planuje w najbliższym czasie? Studio Rewers jest już w produkcji drugiego filmu. Zaraz jak zakończyliśmy zdjęcia do Ziarna Prawdy, zaczęliśmy pracę nad filmem fabularnym o Tadeuszu Kantorze, ponieważ w tym roku jest okrągła rocznica jego urodzin i śmierci. I ten film ma być na takim zakończeniem roku kantorowskiego, więc w grudniu ma być premiera. To będzie fabuła. Fabuła. Będziemy wszyscy czekać. Ale Robert niestety nie będzie kantorem. No ubolewam, też bardzo ubolewam, no, ale niestety no to już to będzie naprawdę prawdziwy aktor teraz grał w filmie. Który będzie przypominał kantora, tak? No, nie tak, jak numer z kobietą nie przejdzie teraz, to na pewno. Proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, to mam taką propozycję, nie wiem, czy Pan Robert się zgodzi, ale myślę, że chyba tak. Osoby chętne do autografu, na pewno takie będą, autografy, czy możemy zaprosić, tak? Wyjątkowo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, wielkie brawa. Robert Wojciechowicz, ja odpowiedziałam sam z gwiazdą. My zapraszamy Państwa za miesiąc na kolejny seans. Bardzo dziękuję Państwu za obecność. Dobrej nocy. Osoby, które chcą wziąć autograf, zapraszamy tutaj do nas.